Cześć moi drodzy, w dzisiejszym poradniku postaram przybliżyć się Wam zagadnieniem, którym jest full planche. Jest to element wywodzący się z gimnastyki sportowej. Dokładnie, jest to waga w podporze przodem, w której to staramy się unieść nasze nogi na wysokość barków, czyli staramy się zachować jedną poziomą linię, oczywiście wychylając się na naszych ramionach, ok? Wszystko spoczywa, nasz cały ciało spoczywa na nadgarstkach i wygląda to w taki sposób. Plancha jest elementem statycznym, dlatego bardzo, bardzo ważną rolę odgrywa tutaj nasza technika, której go wykonujemy. Teraz uwaga, jeśli chodzi o technikę, bardzo mocno musimy skupić się tutaj na naszych nadgarstkach. Pracują one bardzo konkretnie. Podawane są wielkim obciążeniem i siłą. Nadgarstki ustawione pod kątem 45 stopni na podłodze. W taki sposób. Pilnujemy następnie oczywiście potem ramion, czyli stawu łokciowego, który nie może być ugięty. Bicepsy skierowane przed siebie. Tak. Następnie zajmujemy się naszymi łopatkami, czyli wykonujemy protrakcję, czyli wypchnięcie plecków i depresję. Nasze łopatki, pareczki nie mogą być tutaj przy uszach, tylko ładnie wszystko wypchnięte. Jeśli chodzi o odcinek lędźwiowy, to wykonujemy tyłopokrewnie miednicy, jakbyśmy robili ładny podpór. Oczywiście kolana prosto, palce wyciągnięte i staramy się utrzymać ładną, jedną linię, moi drodzy. Pierwszą progresją, od której zaczniemy, będzie to wychylenie, czyli tak zwane lean. Dłonie kąt 45 stopni, plecki wypchnięte i staramy się wyjść barkami przed naszą linię palców. Oczywiście w ładnej technice, podwinięcie odcinka lędźwiowego. Drugą progresją jest frog stand. Tutaj dłonie skierowane do przodu. Oczywiście można zrobić to lekko pod kątem, ale polecam troszkę inną wersję. Dłonie skierowane do przodu, palce szeroko. Naszymi kolanami staramy się zaprzeć o łokcie. I teraz uginamy ręce w stawie łokciowym, szukając naszego balansu. Odrywamy stopy od podłogi i trzymamy. Kolejne ćwiczenie progresywne będzie to tuck plunge. Tutaj dłonie ułożone pod kątem 45 stopni, ponieważ musimy wychylić się barkami, tak jak przy wychyleniu, jak przy linie. Plecki wypchnięte. Różnica jest taka, że staramy się nasze kolana odciągnąć do składki piersiowej, czyli nogi mieć oderwane od podłogi. Pilnujemy naszych pośladków, żeby nie były za nisko, ani też za wysoko, na wysokości barków najlepiej. Świetnie, teraz czeka nas kolejna troszkę cięższa wariacja tuck plancha. Będzie to tuck advance. Zaczynamy tak samo jak w tuku. Tym razem łapiemy kąt prosty w stawie biodrowym i kolanowym. Palce obciągnięte, plecki wypchnięte. Powolnymi krokami zbliżamy się do full plancha. Przed tym, jeden krok wcześniej, czeka nas jeszcze straddle plunge. Jest to plunge z rozłożonymi nogami. Przez to, że rozłożymy nogi, skrócą one nam dźwignię i pomogą siłowo w wykonaniu tego elementu. Oczywiście pamiętamy o wszystkich aspektach technicznych. I na samym końcu efekt, do którego dążyliśmy, nasz element full plunge. Tym razem nogi złączone. Moi drodzy, jak już mamy poprawną technikę za sobą, to teraz czas wypunktować najczęstsze błędy. Ugięte ramiona. Zapadnięte plecy. Brak poziomu, najczęściej nogi zbyt wysoko. Teraz czas na parę ćwiczeń pomocniczych, wzmacniających, z którymi ja też zaczynałem swoją przygodę. Okay? Na początku wychylenie, czyli lean. Dłonie ułożone na podłodze pod kątem 45 stopni. Ręce proste w stawie łokciowym, bicepsy do przodu. Plecki wypchnięte, odcinek lędźwiowy podwinięty. I trzymamy. Ok. Każdą z to bardzo ważne, każdą z tych progresji możecie zrobić także podchwytem. Jest to o wiele
cięższa wersja. Kolejne ćwiczenie to pompeczki w wychyleniu. Tutaj korzystamy z podchwytu. I oczywiście wypchnięte plecki i staramy się zejść klatką piersiową do ziemi, a dłonie mieć na wysokości naszych bioder. Pamiętamy o poprawnym zakończeniu pompki na samej górze. Ok, tutaj ćwiczenia biceps w sylwetce hollow body. Naprawdę bardzo polecam to ćwiczenie. Korzystam z niego na co dzień. Trzymamy gumę mamy za naszymi bioderkami. Trzymamy sylwetkę na mięśnie proste brzucha. Guma na dłonie. I unosimy dłonie w pełnym spięciu. Odcinek lędźwiowy przyklejony do podłogi. Dobra, moi drodzy, biceps w plęczu odgrywa bardzo dużą rolę, dlatego na sam koniec polecam katować ten biceps chociażby w takich ćwiczeniach jak te, które wykonuję teraz z gumą, czy to w podciągnięciach na drążku podchwytem. Naprawdę bardzo fajnie pomagają. Wielkie brawa, moi drodzy. Cieszę się, że przebrnęliśmy do końca tego poradnika. Informacja zwrotna ode mnie na sam koniec. Pewnie byście chcieli wiedzieć, ile mi to zajęło. Także dojście do samego straddla, około było to roku pracy. Między straddlem a full planchem naprawdę jest, mimo że to podoba mi się wydaje bliskie, jest to bardzo duża droga, taka przepaść, rzekłbym. Jest to przynajmniej kolejny rok pracy. Oczywiście do tego straddla można dojść szybciej, w zależności od waszych treningów bazowych, od ilości wykonywanych treningów w tygodniu. Ale moi drodzy, nie poddawajcie się na chcącego nic trudnego. Naprawdę trochę systematyczności, ciężkiej pracy i można naprawdę osiągnąć swój cel. Jak ja trenowałem pod to, też nie szalałem zbytnio z treningami, bo statyka jest takim sposobem, rodzajem treningu, którego nie możemy też nadużywać, ponieważ nie męczą się tu tylko nasze mięśnie, które mogą się zregenerować w dzień albo dwa, lecz nasze ścięgna, które potrzebują o wiele więcej czasu, a także budują się połączenia nerwowe, o które tutaj nam najbardziej chodzi. Dlatego korzystamy z wszystkich rodzajów ćwiczeń wzmacniających, od tych najłatwiejszych do tych najcięższych. Żadnego z nich nie ignorujemy, bo każdy działa na swój sposób, działa dobrze i działa naprawdę sprawdzenie. Jeśli chodzi o paraletki, jest to troszkę łatwiejsza wersja, łatwiej troszkę przytrzymać tego plęcza, ale wam polecam ćwiczyć na podłodze, żeby zbudować te siły jak najwięcej na samym początku. Da to wam najlepsze rezultaty i oczywiście pozytywnie was nastawi do dalszej drogi statycznej. Moi drodzy, wielkie dzięki.